chciałam zapytać, co konkretnie ma zrobić chrześcijanin, kiedy stanie oko w oko z agresorem w obliczu wojny. Jeśli załóżmy Putin zaatakowałby Polskę, to co powinni zrobić biblijni chrześcijanie? No miłość to jest bardzo szerokie pojęcie. Często nam się kojarzy z taką często uległością, ciepłem, dobrocią. Tak, bo to są cechy miłości. Ale miłość też się kojarzy z konkretnym oporem wobec zła, by je powstrzymać w tym celu, bo inni tego nie doznali. Ewangelia Jana, rozdział 15, Pan Jezus powiada, większej miłości nie ma nad tę, gdy kto kładzie życie za przyjaciół swoich. I to jest taki aspekt właśnie tej praktycznej miłości w kontekście bardzo trudnych zagrożeń. Patrząc na Chrystusa, to widzimy, że zagrożenie było niebagatelne, katastrofalne dla całej ludzkości. I gdyby Chrystus nie zareagował i nie swoim ciałem, nie stawił czoła, nie wyszedł do walki, oczywiście ta walka polegała nie na tym, żeby unicestwić złych ludzi, agresorów, ale na tym, żeby stłamsić zło i nienawiść poprzez śmierć dobrowolną z miłości. Jeśli chodzi o nas, my możemy dokonać to w różny sposób. Po pierwsze, jeśli agresor nadszedł, to przede wszystkim zająć się tymi, którzy są najbardziej potrzebujący, którzy są bezbronni i bezradni. Ale gdy ten agresor będzie bardzo mocno zbliżał się, oczywiście to jest kwestia wyboru, przekonania. Tak to rozumiem z Pisma Świętego w oparciu o Ewangelię Jana, że jeśli pewni wierzący ludzie będą widzieli poważne zagrożenie swoich rodzin, innych bliskich, bezbronnych osób, uważam, że mają prawo poczynić takie środki, by móc zatrzymać agresora, żeby móc go w jakiś sposób spacyfikować, nie dopuścić do uczynienia szkody innym ludziom. I tutaj jest dyskusja, czy wierzący może chwycić za broń, czy nie. To jest kwestia bardzo indywidualna, jeśli chodzi o osobiste przekonanie. Ale Biblia nam mówi po pierwsze, że władza nosi miecz. I kiedy agresor atakuje na dany kraj i wzywa do udziału oporu, wówczas jest to polecenie władzy i jest to jej obowiązek i prawo boskie, żeby bronić i stawiać opór tym, którzy są źli. Nie na próżno miecz nosi. I w tym kontekście rozumiem też to, że jeśli są chrześcijanie, którzy mają przekonania, być może są żołnierzami, może policjantami, ale może zwykłą osobą, która po prostu jest świadoma zagrożenia i nie chce patrzeć obojętnie na to, że ktoś może krzywdę robić drugiemu człowiekowi, również może to uczynić. Ktoś inny, kto nie chce chwytać za broń, może pełnić służbę wsparcia, tak jak niegdyś, i nawet film był o tym nagrany, pewien żołnierz wyznania Kościoła Adwentystów udał się na wojnę i ratował ludzi w ten sposób, że opatrywał zarówno wrogów, jak i swoich żołnierzy, kiedy byli ranni. Wielką służbę odbył, nie chwytając za broń. Zatem tu nie chodzi o to, czy mam chwycić za broń, czy nie chwycić. Chodzi o to, czy jestem gotów w jakikolwiek sposób stawić opór tym, którzy są zagrożeniem dla nas. Pastorze, mam pytanie. Czy da proszę się... bardzo. Mikołaj, tylko jeszcze dopowiem, że zdaje się chodzi o film Przełęcz Ocalonych. Bardzo często w swoich rozmowach słyszę, no, gdyby ludzie mieli pacyfistyczne podejście, pokojowe podejście, to na pewno wojen by nie było. No, to jest piękna idea i do tego się zbliżamy. W Królestwie Niebios nie będzie wojen i będzie pokój, którego nawet nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Nie żyjemy jeszcze w Królestwie Niebios. Żyjemy na świecie, który jest pod panowaniem z woli Bożej, księcia tego świata, szatana, który niestety czyni tylko zło. Nie, żadnego dobra jest tylko pozorem w jego rękach. Natomiast to nie wyklucza możliwości Królestwa Bożego tu na ziemi przez nasze dobre uczynki, przez naszą miłość. Ale my nie zmienimy tej sytuacji tu na ziemi. I dlatego mamy pewne obowiązki i odpowiedzialności. Dlatego Biblia też wyraża się w taki sposób, że jeśli twoje zaangażowanie w postaci stawienia oporu agresorowi w taki sposób, że go nawet zabijesz, spowoduje bezpieczeństwo dla kilku ludzi, a może kilkuset, dlatego że go unieszkodliwisz, to nawet jeśli zginiesz, to ty będziesz odpowiadał przed Chrystusem, ale ja wierzę, że Bóg jest sprawiedliwy
i inaczej patrzy na sytuację, kiedy ktoś morduje, bo ma zapędy egoistyczne, a inaczej, kiedy ktoś staje w obronie i w procesie tego oporu odbiera komuś życie, ratując je innym. Wierzę w boską sprawiedliwość, jego mądrość. Zatem pacyfizm jest pojęciem takim zastępczym, który raczej, można powiedzieć, nawet diabeł może wykorzystywać, żeby czynić nas bezbronnymi. To jest tak jak taka totalna tolerancja. Bądźmy tolerancyjni wobec wszystkiego. Niech ludzie sobie myślą, co chcą, niech żyją, jak chcą, niech robią sobie, co chcą. Będzie wszystko pięknie. Nie będzie pięknie, bo Słowo Boże nam objawia prawdę, że są złe drogi człowieka. Jeśli my jesteśmy tolerancyjni, pozwalamy na te rzeczy, no niestety pozwalamy, żeby to się zło rozprzestrzeniało. Ba, Kościół choruje, bo przez tą totalną tolerancję Kościół jest zatruwany kwasem, jest zatruwany pewną jakąś bakterią, która taką duchową, która miesza ludziom w głowach, że ludzie młodzi tracą poczucie wartości, sensu, celu życia, patrzą, modelują się na wzór gwiazd tego świata, stylu tego świata i są kompletnie pogubieni, bo Jezus przegrywa. No bo Jezus mówi o miłości, Jezus mówi o poświęceniu, a my chcemy żyć dla siebie. Także nie ma czegoś takiego jak pacyfizm. Jest to idea, o której Biblia mówi, że świat będzie w pewnym momencie mówił pokój i bezpieczeństwo, ale mimo to spadnie na nich nagła zagłada. Żyjemy w takich czasach, nie dajmy się oszukać. Wiedzmy, że źródłem prawdziwego pokoju jest Jezus, a źródłem prawdziwej satysfakcji jest oddane Chrystusowi życie, które jest uwidocznione przez poświęcenie swego życia dla bliźniego. Piękne przesłanie, bardzo dziękuję, pastorze, bo rzeczywiście, no niestety w kręgach chrześcijańskich często powielane jest to kłamstwo, że chrześcijanin równa się pacyfista, ale tak jak przed chwilą usłyszeliśmy, to szatan chce, żeby chrześcijanie byli pacyfistami, ale myślę, że ten czas wojny będzie również otrzeźwieniem dla wielu chrześcijan. Jeśli nie zgadzacie się z tym, co zostało tutaj przed chwilą powiedziane, piszcie. Czekamy na wasze głosy. Być może zrobimy ciąg dalszy tej dyskusji. Są w naszym życiu momenty, kiedy robimy coś niezwykłego i momenty, kiedy się do tego przygotowujemy. I przygotowania rzeczywiście nie są ciekawe, ale jeśli nie odrobimy tego czasu przygotowań, to będziemy niegotowi, kiedy przyjdzie właściwe wyzwanie. Jaki sens ma moje życie? Tyle jest różnych trudności, tyle widzę swoich słabości. Jaki jest sens mojego bytu? Co mi daje wiara? To tu jest odpowiedź. To ci daje wiarę. Bóg sobie upatrzył, żebyś stał się podobny, stała się podobna do obrazu Jezusa Chrystusa. To jest tak sensowne, że jako jednostka znajdujesz przede wszystkim sens swojego życia. God has not given us a spirit of timidity, but of power and of love and of discipline, in some translations, a sound mind or sound judgment. Stanie w szeregu, pełnienie woli Bożej tam, gdzie to jest najbardziej potrzebne. Moje wrażenie ze zjazdu, znakomity zjazd. Takie zjazdy to lubię najbardziej. Jestem bardzo zbudowany. Skończyłam słowami wow. Jestem bardzo zachęcona. Dużo wzruszeń, dużo przeżyć. Na długo zachowałem sobie w głowie i w sercu to, co przeżyłem. Pięknie zobaczyć, jak chrześcijanie, nie tylko z różnych kościołów, ale również z różnych narodów, współpracują razem dla chwały jednego tego samego Boga. Jestem pod wielkim wrażeniem. Jestem szczęśliwy przede wszystkim. Dzięki wielkie, że mogłam być z wami. My nie jesteśmy handlarzami bubla, ale mamy w naczyniach glinianych niesamowitą wartość. Reprezentujemy mistrza, pana tego świata, stwórcę świata, króla królów. Możesz być przekaźnikiem tajemnicy, jak spotkać się ze świętym Bogiem, wspaniałym Zbawicielem. Jesteśmy zaprawieni w boju i dzisiaj, kiedy poprzeczka idzie w górę, my jesteśmy gotowi na stanowiskach i gnamy dalej